Witam pięknie naszą koleżankę, państwa koleżankę, panią Bronisławę Świerdłowską, ale żeby dopełnić formalności, magister Bronisławę Świerdłowską, która jednocześnie, proszę państwa, jest osobą aktywną nie tylko w naszym ŚUS-ie i Stowarzyszeniu Razem, ale również jest prezesem Koła Repatriantów przy Zachodniopomorskim Oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska. I jak powiedziałam, ostatnio słyszałam, pani premier Szydło prezentowała nową ustawę o repatriacji i repatriantach i mówiła, że to jest taki ukłon w stronę dług Polski wobec Polaków, którzy pozostali na wschodzie. I myślę, że pani Bronia o tym nam powie, o wystawie również, która tutaj towarzyszy temu spotkaniu, temu wykładowi, właściwie tej pogadance, tak powiedziałabym. Ja przez wiele lat, proszę państwa, miałam kontakt i mam nadal z moją przyjaciółką, która przez 10 lat prowadziła szkołę polską w Kamieńcu Podolskim. Założyła tą jeszcze za czasów pana ministra Skubiszewskiego, pracowała w tej szkole polskiej, prowadziła od zera, od podstaw, wybudowała tą polską szkołę w Kamieńcu Podolskim i ją prowadziła. Teraz już jest nauczycielką z wykształcenia, współpracuje z telewizją wrocławską i co roku wyjeżdża z różnymi, no nie wiem jak to nazwać, wspomaganiem, darami dla Polaków na wschodzie, pomagając im. Często słyszę te opowieści o tych rodzinach Polski, które tam pozostały, a przede wszystkim o tym, jak próbują tą polskość swoją utrzymywać, kultywować tą tradycję, które są, ale jest, jak twierdzi, coraz gorzej. No więc nie wiem, o czym powie nam tutaj pani Bronia, ale myślę, że to rzeczywiście, ja wiele lat temu, 3 lata temu byłam w UNUD, Uniwersytecie w UNUD na zaproszenie tamtej uczelni z wykładami i w ramach takiej rekreacji pojechałam na głęboką Syberię, czyli dalej na Syberię jeszcze, nad Bajkał. I okazuje się, że w tej miejscowości, do której przyjechaliśmy, to był taki ośrodek czasowy tego uniwersytetu w UNUD, to w tej miejscowości byli, co drugi dom miał polskie korzenie. Czyli tam po prostu pozostali Polacy z pokolenia, to młodsze pokolenie już nie mówiło za bardzo po polsku, więc wyłącznie w języku rosyjskim można było z nimi rozmawiać. Natomiast ich dziadkowie, te ślady polskości były gdzieś w podwórku, czy jakieś takie symbole Polski były pozostawione i z kim rozmawiałam, to mówię, a Polka, to ja mam dziadka, miałem Polaka, czy Polkę, czy moi rodzice i tak dalej, to te starsze pokolenie. Ale jednocześnie było tak, że kiedy spacerowałam, bo to taka wieś, to była tam nad tym jeziorem, i młodzi siedzą przed coś, co miało przypominać sklep, jedyne miejsce kultury tej miejscowości. I taki młody człowiek do mnie pyta, a wy odkuda? No, ja odpowiedziałam, czy powiedziałam, z Polski. Polski, ja mówię Polsza. A no gdzie ta Polsza? I tak myślał. Po czym zadaje mi pytanie. A, żyrafy u was jest. I był ze mną kolega, profesor z Włoch, z Katani, z Uniwersytetu Katania. Oboje byliśmy tam na tym wyjeździe. I ten profesor do mnie mówi, pyta o co, on nie znał rosyjskiego, więc pyta o co on zapytał. No więc ja mu tłumaczę, że zapytał mnie, czy w Polsce są żyrafy. Tak się zaczął śmiać i mówi, proszę mu odpowiedzieć, że jeszcze i małpki na drzewach. Ale to pokazuje, jak to młodsze pokolenie, jaka jest wiedza geograficzna również. U nas jednak młodzi ludzie zapytani o takie rzeczy, no to jednak potrafią powiedzieć, jaki kraj i gdzie leży w Europie, prawda? A tutaj, no... No odpowiedziałam mu, że w zoo i owszem, mamy żyrafy. Natomiast w Polsce nie i zaczęłam tłumaczyć, gdzie ta Polska jest. To z takim zainteresowaniem mnie słuchał. I to było takie pierwsza moja misja przekazywania wiedzy, gdzie leży Polska młodemu pokoleniu, bo tam zebrało się tej młodzieży trochę więcej pod tym sklepem, bo jak powiedziałam, to był taki specyficzny klub zewnętrzny tych młodych ludzi przy sklepie. No i o tym wtedy rozmawialiśmy. Więc myślę, że Polacy, którzy tak pięknie, tak lubią podróżować, zawsze gdzieś też są
postrzegani nie jako szczecinianin, tylko jako Polak na zewnątrz, czyli tą naszą ojczyznę reprezentujemy. No dobrze, ale to takie wspomnienia, które mi się przypomniały, jeśli chodzi o sprawy wschodu. Pożałosta, chciałoby się rzec. Zapraszamy panią Bronię, proszę bardzo. Chciałam bardzo serdecznie pani dziekan podziękować, pani profesor, za taką możliwość, że możemy w ogóle my tak spotkać się i porozmawiać ze sobą, bo to jest bardzo ważne. Mamy już jakieś doświadczenie życiowe, mamy swój wiek i możemy czymś podzielić się z państwem. I to jest bardzo ważne. Moje życie było związane, jestem też repatriantką, było związane z niesieniem pomocy naszym rodakom na wschodzie. I dalej ja pomagam tym, którzy teraz wracają już do Polski. Już od 20 lat jestem w Polsce i tak gdzieś 16 prowadzę, jestem prezesem koła repatriantów przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Myślę, że temat repatriacji dla państwa nie jest obcy, ponieważ Polska, Szczecin był zasiedlony po wojnie. Dużą częścią naszych rodaków, którzy wracali z zesłania i z Kresów, i którzy wrócili, część wróciła, a duża część jednak została na Syberii i w Kazachstanie. I o tych osobach teraz częściej mówią ci, stamtąd wracają i te ostatnie repatriacje, które są, to przeważnie z azjatyckiej części Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego. Dlaczego nie mogli wrócić? No ponieważ wiadomo, że chcieli, no nie zawsze mogli. Niektórzy chcą powiedzieć, że nie, kto chciał, ja tak słyszałam takie komentarze, kto chciał, ten wrócił. To nieprawda. Potem ja jeszcze dalej będziemy rozmawiać na ten temat. Mamy jeszcze dokumenty niektóre, które mogą potwierdzić, że tak to nie było. No ale Polska zapomniała o tych, którzy nie wrócili. Nie robiła nic do 96 roku. No bo uważała, że przeważnie ci, którzy zostali jeszcze w Kazachstanie, to osoby, które w 30 latach byli zesłani z terenów, byłych terenów Polski po 21 roku na mocy traktatu rydzkiego z tych ziem przeniesionych na teren Ukrainy i Białorusi. I te osoby, które nie były obywatelami Polski, to nie mogły wrócić, bo Polska przyjmowała tylko swoich obywateli, niestety. No, definicja deportacji. Deportacji, wydalenie kogo poza granice danego kraju, także zesłanie do określonej, przeważnie odległej i odizolowanej miejscowości na przymusowy pobyt. Przypominam rozmowę z pewnym panem, repatriantem, który powiedział, że jego rodzina była deportowana dwa razy. Była wydalona i zesłana. Wydalona, jak uważa, na mocy traktatu rydzkiego, kiedy okazała się rodzina po drugiej stronie Polski. Nie miała już obywatelstwa polskiego i swojej ojczyzny. Była wśród obcych. A zatem w 1938 roku została zesłana na Syberię. Także i wydalona, i zesłana. Polacy z dalszych Kresach, deportacje na wschód. Właśnie o tych Polakach i mówimy teraz. Ci, którzy nie mogli powrócić i już czekają przez całe życie. Była taka, w zeszłym roku obchodziliśmy, my jako koło repatriantów i Związek Repatriantów Polski, obchodziliśmy 80. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na wschód. Związek Sybiraków w tym samym roku obchodził 76. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na wschód. Na czym polega ta różnica? My jako koło repatriantów, Związek Repatriantów, wzięliśmy pod uwagę w ogóle Polaków jako narodowość polską, która została wysłana w 1936 roku, a to właśnie te tereny, które były tereny Polski, a zatem okazały się w części Ukrainy i Białorusi.
Te zesłania były deportacji w 1936 roku. I teraz jak to wszystko potoczyło się z naszymi rodakami z tamtej strony już granicy Polski. Oni już nie byli obywatelami, nie mieli swojej ojczyzny i Ukraina czy Związek Radziecki mógł rozporządzić się nimi. Związek Radziecki w latach 30. władze radzieckie postanowili przygotować kadry, które wspomogłyby ich w czasie planowanego napadu na II Rzeczpospolitą. Posłużyć temu mieli właśnie Polacy mieszkający w okolicach Żytomierza i Mińska. Stworzono dla nich specjalne obwody narodowościowe i rozpoczęto przyspieszoną sowietyzację. Pomysł jednak spalił. Te obwody nazywały się imienia Marchlewskiego i imienia Dzierżyńskiego. I tam byli Polacy. No i rozpoczęto przyspieszona sowietyzacja. Pomysł ten jednak spalił. Polacy okazali się odporni i nie podali się na... Nic nie wyszło z tym pomysłem władz radzieckich. Po czym zostali te obwody zlikwidowane i po tej likwidacji rozpoczęte represje i zesłania w ramach oczyszczania terenów przygranicznych w rozumieniu sowieckich sprawców od niebezpiecznego, groźnego polskiego elementu. Do 1938 roku w ZSSR rozstrzelano 100 tysięcy Polaków, a drugie tyle zesłano, między innymi do Kazachstanu. Rozstrzelano głowy rodziny przeważnie, a dzieci, matki, żony zostały zesłane na Syberię do Kazachstanu. Dokumenty potwierdzają fakt, że Polacy z dalszych kresów zostali deportowani z przyczyn narodowościowych, dlatego że byli Polakami. Są na to dokumenty. Wszyscy deportowani byli osiedleni w specjalnych łagrach NKWD, takich osiedlach, które nazywały się spiecposiołki. Bez dokumentów, bez prawa poruszania się poza ustalonym terenem. Niestety dla polskich władz nasi rodacy z dalszych kresów byli już obcymi i nie mieli zainteresowania do tych osób. Mieszkają, jednak oni przetrwali. Teraz większość ich mieszka jeszcze w Syberii, nawet całe wsie tam jest, Wierszyna, jeżeli pamiętacie. A w Kazachstanie to przeważnie są w północnym Kazachstanie, tam kilkanaście wsie, gdzie są trzech narodowości mieszkają obywatele. Największa narodowość polska. I o tych my teraz i mówimy, i o tych mówiła pani premier, bo 150 osób przyjechało właśnie z północnego Kazachstanu. Teraz są w Warszawie repatrianci. Chcę pokazać tutaj tak, może źle to widać, dwa dokumenty. To jest jeden dokument wydany przez prokuraturę Ukrainy o wyroku śmierci pana Baranieckiego i drugi będzie Syberia, też 37 rok, w tym samym roku Syberia, pan Bieńkowski Marcin. Czemu ja chcę pokazać, bo proszę zwrócić uwagę, to te represje 37 roku. Jednakowo na Syberii czy na Ukrainie powód był jeden. Za działalność kontrrewolucyjną i rozstrzelany. Na Syberii za działalność kontrrewolucyjno-dywersyjnej organizacji polskiej to było. Do takiego stopnia, że w tym samym roku, gdzie by nie byli Polacy, wszędzie oni byli represjonowani i zamordowani. A żony i dzieci zesłani na Syberię i do Kazachstanu. Deportacja 1940-1941 roku to właśnie ta deportacja polskich obywateli. I to, o czym ten Związek Sybiraków, wszędzie w dokumentach Związku Sybiraków, że deportacja od 1940 roku. I to jest ta deportacja, kiedy były deportowani obywatele polscy i o nich Polska zadbała. Oni też bardzo przecierpieli, dużo. Polska o nich jednak zadbała, oni byli
mogli wrócić z powrotem do ojczyzny. Chciałabym teraz pokazać tą mapę, którą Państwo widzieliście już tam, bo tamten materiał też my kiedyś przygotowywaliśmy, który tam na wystawie. I tu widać te czerwone plamy, gdzie Polska tam daleko, daleko, do samej Japonii, do samej tutaj, cała Syberia była zaludniona, ja można powiedzieć, naszymi zesłańcami, naszymi rodakami. Także cała ta ziemia jest olana krwią i łzami naszych rodaków. Żeby Państwo, kiedy mówimy o tych Sybirakach, o zesłaniach, to zawsze od razu mówimy o tych wagonach bydlęcych. Jak to było ciężko, to było strasznie. I ja chcę powiedzieć, że wspaniała książka, Listy zesłania. Ja tam parę fragmentów przeczytam. Tej pani, to nauczycielka Maria Kwiatkowska, która była zesłana, mąż był zamordowany, a ona była zesłana z dwójkę dzieci małych i swoją teściową na Syberię. W tej sytuacji córka już po latach, kiedy już wrócił, oni potem wrócili, po latach dostała listy zesłania tej matki. Już 60 lat minęło. I zadzwonili z Warszawy, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z archiwum, że są, dla niej jest przesyłka do Danusia Kwiatkowska. Może Państwo, jeżeli też ktoś z Związku Sybiraków, pamiętacie ją. I ona te listy, dostała te listy, 11 listów mamy swojej, która kiedyś pisała zesłania do swojej rodziny. Niesamowite. Ja te listy trzymałam w ręku. Jeden list nawet napisany na tapecie, bo już nie było papieru. I bo czemu trzymałam? Bo ja pomagałam tą książkę, bo żeby wydać te listy, trzeba było w tamte czasy jeszcze, kiedy ona mnie poprosiła o pomoc, to wtedy dyskietki takie małe, kwadratne były, to trzeba było na tą dyskietkę napisać na komputerze, przypisać ten list, na dyskietkę przegrać i można było wydrukować tą książkę. Ja chciałabym przeczytać, ona wróciła ta rodzina z zesłania, wróciła, jednak pani Maria już niedługo żyła i zmarła. Popracowała jeszcze jako nauczycielka, ale już niedługo żyła. No ja chciałabym trochę przeczytać niektóre fragmenty z tych jej listów. To będzie wiadomo, jak to było i co tam było. Moi drodzy, w najstraszniejszym z morzy sennej trudno wymarzyć sobie podobne życie jak nasze i w ogóle tego narodu. Bezsilny gniew, bunt, pogarda i rozpacz, bo brak już nadziei na jakąkolwiek zmianę. Po co właściwie my jeszcze żyjemy? Dlaczego nie skończą z nami od razu, tylko po trochu piją naszą krew? I to jest wiek XX, wiek humanitaryzmu, wielkich haseł. Co za kłamstwo, jaka straszliwa, nikczemna podłość. Ja teraz pracuję w nocy, opalam garaż. Spalam przeszło 2 metry drzewa przez noc. W dzień śpię 2-3 godziny, a reszta czasu noszę drzewo, wodę, stoję w oczeredzi po chleb lub gonię za szklanką mleka lub wiadrem kartofli, czy szukam kupca na resztę łachów. To jest jedno, drugiego listu. Czas leci szybko, a żadnych zmian nam tu nie przynosi, ludzie tracą nadzieję, a mnie się zdaje, że jednak mimo wszystko tracić nadzieję nie trzeba, nie wolno, bo prędzej czy później my będziemy górą. Wprawdzie wielu z nas bez ratunku zginie, ale przecież i ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, jeśli poległ ciałem, dał innym szczebel do sławy grodu. I ostatni jeszcze taki, co do mnie, to ja czuję się stosunkowo nieźle, choć wychudłam jak szczapa, włosy mi bieleją, a ręce brzękną od pracy nad siły. Pomocnica murarza. Lecz nie choruję i mam nadzieję, że z pomocą Bożą wytrwam i może, jeżeli Bóg pozwoli, wrócę z rodziną do naszego kraju. Jak ja powiedziałam, wróciła, ale nie żyła długo, bo była już schorowana i zmarła. No to wiadomo, że już wiemy, jak to było, jakie to straszliwe było przeżycie.
definicja repatriacji. No i zaczęła się już repatriacja. Repatriacja jest pojęciem oznaczającym specyficzny rodzaj migracji ludności. Polega ona na powrocie do ojczyzny osób, które z zrozumiałych względów wojennych, politycznych, środowiskowych musiały w przeszłości opuścić swój kraj. Źródło słów re oznacza powrót, patria, ojczyzna. W aktualnej polskiej ustawie o repatriacji 2000 roku czytamy, że repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Teraz nowa ustawa, która wyjdzie, nowelizowana, jeszcze nie wyszła, ale już czekamy, chyba 1 może kwietnia czy w maju będzie, to tam będzie tak, inna definicja może być, ponieważ teraz będą mogli przyjechać. Jeżeli wcześniej można polskiego pochodzenia z różnych tam powodów, jednak przyczyn mogli wrócić, to teraz tylko osoby represjonowane, deportowane będzie w tej nowej ustawie. Takie w każdym razie czytałam, chociaż jeszcze one nie wyszły ostatecznie, może tam będą jakieś zmiany. No i największa fala repatriacji. Możemy powiedzieć, że to było przesiedlenie, wtedy te od razu po wojnie, przesiedlenie. Polacy, którzy byli w części białoruskiej, ukraińskiej, wracali do Polski, a ci, którzy byli w Polsce, Ukraińcy, Białorusiny, miały wrócić z powrotem do swoich krajów. To były takie 5 układów nawet w tym czasie wyszło. 3 układy z rządami ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej. To już w 1944 roku, potem 4 z Związkiem Radzieckim w 1945 roku i 5 już w 1957 roku. Ostatecznie wróciło już na podstawie tych układów, ta pierwsza i druga, to była pierwsza i druga repatriacja, od 1944 do 1959 roku wróciło 5 milionów osób. No to bierze się tutaj pod uwagę nie tylko były Związek Radziecki, tak samo z Niemiec. Ponad 2 tysiące z byłego Związku Radzieckiego i ponad 2 tysiące z Niemiec. No i tu chcę powiedzieć, bo o tym też piszą, władze Związku Radzieckiego od samego początku utrudniały przeprowadzenie sprawnej masowej repatriacji. Różne powody wymyślali, biurokratyczne, tam agitowali też tam naszych rodaków, mówili o tym, że tutaj źle się dzieje w Polsce i tak dalej, tak, żeby zniechęcić powrotu. A dlaczego? Bo potrzebowali siłę roboczą. Potrzebowali tam u siebie też siłę roboczą. Zapomniani Polacy Kazachstanu, no właśnie. I to ci, którzy już nie mogli wrócić, ci, którzy z tych byłych terenów Polski i o których Polska już nie upominała się i zapomniała, i przeważnie oni zostali w Kazachstanie. Osoby niepotrzebne Polsce. W 21 roku w traktacie ryskim, ja tylko teraz przeczytam, bo to jest z IPN-u, z materiałów IPN-u i nie chciałabym tutaj już swoimi słowami nic mówić. Cytat tylko Marcin Kruszyński to podał, te informacje i ja bym chciała wtedy przeczytać. W 21 roku w traktacie ryskim zapisano tak zwana opcja, czyli trzyletni okres, w którym Polacy w Rosji Sowieckiej mogli zdecydować się, czy chcą pozostać w tym kraju, czy przenieść się do Polski. Polska bardzo restrykcyjnie podchodziła do tego zapisu, uważając, że jeśli ktoś nie podjął takiej decyzji, to uważane jest za obywatela sowieckiego. Z drugiej strony zachowała się dokumentacja składana w trakcie starania się o wizę przez Polaków pragnących wyjechać do Polski. W ponad 90% spotykali się oni z odmową. Zawsze na takim dokumencie widniała się adnotacja, że osoba ta jest niepożądana lub niepotrzebna w Polsce. Państwo polskie nie zajmowało się więc opieką konsularną tych osób. No i zostawali tam, zostawali w Kazachstanie, zostawali na Syberii,
bo niepotrzebni byli. Byli w łagrach, w obozach koncentracyjnych, to jest obóz tam Karłak. W Kazachstanie był taki obóz koncentracyjny Karłak, gdzie więziono dziesiątki tysięcy Polaków. Muzeum, teraz niedaleko od Akmolu, jest taki muzeum ofiar represji politycznych. To też jest w obozie Alżir, taki pomnik teraz postawiony naszym rodaczkom więzionym. 170 Polek było więzionych w obozie Alżir, to też w Kazachstanie. I postawiony teraz pomnik. Chciałabym pokazać, tak, no właśnie, już zaczęła się, w 90-tych latach zaczęła się rehabilitacja. Rehabilitacja to była ustawa prezydenta Związku Radzieckiego od 90 roku o przywrócenie praw wszystkich ofiar represji politycznych i ustawa Republiki Ukrainy o rehabilitacji ofiar represji na Ukrainie. I to jest drugi dokument. Jeden jednej osoby, która my będziemy dzisiaj wspominać, bo on mnie dał swoje dokumenty, pozwolił, że można opublikować i pokazać. Pan Baraniecki Izydor, który jako małe dziecko na jego oczach był zamordowany ojciec i potem cała rodzina zesłana do Kazachstanu i tylko w 1999 roku on mógł wrócić do domu, tutaj do Polski. Baraniecki. I w tej sytuacji tutaj, o, Baraniecki, w 1999 roku. I tu napisane, że pięcioletnie dziecko już wtedy z przyczyn narodowościowych bezprawnie przesiedlony w wieku 5 lat razem z rodziną w porządku administracyjnym w 1938 roku. Przymusowe wysiedlenie obywateli z miejsc zamieszkania na zesłanie przyznanym zostało jako represje polityczne. Chcę pokazać też jedną książkę, to książka, to znaczy tak, Julia Sołacińska, repatriantka, która wróciła z Kazachstanu wraz z rodzicami, ukończyła w Opolu studia, dwa fakultety socjologiczne i teologiczne, a zatem na Uniwersytecie Warszawskim studia doktoranckie i obroniła pracę Deportowani i deportowani repatrianci, trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości. Otrzymała pierwszą nagrodę za tą książkę, potem wydała książkę, pierwszą nagrodę za najlepszą, to znaczy tak, to była komisja 10. edycji konkursu narodowego Centrum Kultury, za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk i kultury. Autorka przeprowadziła ciekawe badania. No i właśnie chciałabym powiedzieć o tych doświadczeniach upokorzenia, które przeżyli nasi rodacy i przeżywają dalej, od lat. Bo ona prowadziła badania teraz, no to było tam 2-3 lata temu, kiedy ona broniła tą pracę. To znaczy mówili jeszcze na żywo ludzie, którzy to wszystko jeszcze dalej przeżywają. I co ona pisze? Polaków upokorzono. Pokażano nie tylko przez powołanych do tego specjalnie funkcjonariuszy, ale i innych, zwykłych uczestników codziennej interakcji. Narodowość stała się piętnem, ułomnością. Człowiek został przypisany do kategorii niższej, przestępcy. Przy absolutnym pominięciu jego cech osobowościowych, klasyfikacja Polak była tożsama z byciem przestępcą, kimś pozbawionym przysługujących każdemu człowiekowi praw, powodując traumy, która została przekazana w transmisji rodzinnej. Mówiąc o polskości, Polacy z Kazachstanu często mówią o krzywdzie, która ich spotkała na zesłaniu. Jest to polskość skrzywdzona, pogardzana i prześladowana. Dotyczy przeważnie starszego pokolenia, jednak ona przetrwała w kształcie zmienionym. Gwara, niepełnym naleciałości innego języka, akcent, który między innymi często komuś przeszkadza tu u nas w Polsce. W kraju, w Polsce, polskość
repatriantów często niestety jest odrzucana, nieuznawana. Mówią o tym doświadczeniu przedstawicieli wszystkich trzech pokoleń, a przecież zostali zesłani do Kazachstanu właśnie z przyczyn narodowościowych, że byli Polakami, przenieśli polskość przez całe życie mimo prześladowań. Bardzo boli, kiedy w swojej ojczyźnie z powodu wschodniego akcentu ich nie chcą nazywać Polakami. Kategoria upokorzenia ma znaczenie dla obu doświadczeń, jak deportacji, tak i repatriacji. I chcę pokazać teraz zdjęcia Państwu. Te zdjęcia zrobione 2 lata temu. To jest wieś Czkałowo w Kazachstanie, gdzie mieszkają do dnia dzisiejszego przeważnie Polacy i Niemcy, bo tutaj Polacy i Niemcy byli zesłani do tej wsi. Wieś Czkało była zaludniona przeważnie zesłańcami z tych terenów, jak my mówimy, Marchlewszczyzny i Dzierżyńszczyzny, gdzie nasi Polacy, to znaczy z tej części Ukrainy i Białorusi. I tutaj oni, tak tam jest, do samego dachu, jak widzicie Państwo, jakie tam zimy. Śnieg aż do samego dachu i tak w domu. To jest tak wyjście z domu. To znaczy tak, te drzwi mają otwierać się zawsze na zewnątrz, bo inaczej z domu nie wyjdziemy. Tam na tym pierwszym zdjęciu odcisk od drzwi. Odcisk. A na drugim zdjęciu, żeby wyjść z domu, to trzeba wyrąbać takie schodki, żeby wyjść na górę. A to też Kazachstan, to stolica Astana. I tu też mieszkają nasi rodacy i stąd też przyjechali, wrócili w drodze repatriacji. Tylko z tamtej części, z tej części, to trudniej im wrócić, bo oni są bardzo daleko od stolicy, od konsulatów, od ambasady, od wszystkiego. Żeby cokolwiek załatwić, to tysiące kilometrów trzeba przyjechać. I dlatego Polska no, w tym roku zadbała, w tym roku tak wyszło, że samolot, który był przywiózł tych 150 osób, to z tego właśnie północnego Kazachstanu był podstawiony samolot i ludzie przyjechali. No, chcę powiedzieć tak, czy wszyscy my mówię też, czekaliśmy, że tylko ktoś za nas o nas pomyśli. Nie, my też walczyliśmy jak mogliśmy tam na miejscu. Nie siedzieliśmy spokojnie, bo czekaliśmy, co będzie. Może jakoś trzeba byłoby działać. I właśnie solidarność w Polsce. Kiedy usłyszeliśmy, co się dzieje w Polsce, Boże. Pamiętam, to był rok 80, kiedy usłyszałam, że dzieje się. No to taka była jakaś radość, a byłam daleko, byłam w Rosji w tym czasie. Taka była radość, że no to będą zmiany chyba. I dla nas no coś się będzie, coś się dzieje. I takie było wielkie poruszenie wtedy. Zaczynaliśmy zakładać Stowarzyszenie Polaków w różnych regionach od razu. A to był jeszcze 80, któryś tam rok, 88. Domy polskie, gazety różne, promowanie języka, tradycji i tak dalej, wielkie prawa, walka o prawa. I chciałam pokazać, powiedzieć, że my na przykład, no w tym czasie byłam w Moskwie, zaczęliśmy 80, może tutaj jest, o właśnie, ten dokument. No szczęśliwie jakoś został u mnie. To był 88 rok. My tam, grupka Polaków, spotkaliśmy się ze sobą, że musimy działać. Działać. No i napisaliśmy, to była taka odezwa. On taki pookreślony, bo to była praca nad tym dokumentem. Odezwa grupy założycielskiej Polskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego w Moskwie. Do wszystkich Polaków zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej, obywateli polskiego pochodzenia, my piszemy, po raz pierwszy od wielu lat mamy możliwość głośno powiedzieć, kim jesteśmy, zebrać się razem, dlaczego do dzisiaj jesteśmy zapomnianą mniejszością narodową, dlaczego problemy Polaków radzieckich są wstydliwie przemilczane, przecież na terenie ZSRR
Jest nas blisko 2 miliony. Tu tam napisane, tylko ja tutaj przypisałam, bo nie bardzo tam czytelnie. Piszemy dalej. Rodacy, łączmy się w wspólnym ruchu i działamy. I cóż, w 89 roku my już założyliśmy Moskwy Dom Polski. Zaczęliśmy szukać, Dom Polski, zaczęliśmy szukać Polaków po całej Rosji. Zaczęliśmy współpracować z różnymi miastami, dużymi szczególnie, bo w dużych miastach, żeby założyć tam Domy Polski, Stowarzyszenia Polskie. Już w 92 roku na zjeździe Kongres Polaków Rosji, w skład, który był taki, na zjeździe był założony Kongres Polaków Rosji, w skład którego wchodziło ponad 50 polonijnych organizacji z różnych regionów Rosji. Ja byłam w zarządzie od pierwszego dnia do ostatniego, już do powrotu do Polski cały czas i w Związku Polskim i w Kongresie Polaków. Przed władzami radzieckimi, a zatem rosyjskimi, zwracaliśmy uwagę na nasze problemy jako mniejszości narodowej, a z władzami polskimi również o możliwości powrotu do naszych rodaków, do ojczyzny. Były założone niedzielne szkółki z nauczaniem języka polskiego. Była możliwość wyjazdu naszych rodaków do Polski na letnie szkoły języka i kultury polskiej. I jeszcze zaczęła się walka o Kościół. Bo przecież jeszcze w 11 roku w Moskwie był wybudowany przepiękny kościół niepokolonego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 31 roku zabrano ten kościół, odebrano wierzącym i już nie można było wejść, bo z czasem to już była taka ruina. I kiedy założyliśmy ten Dom Polski, to zaczęliśmy walczyć o ten kościół. I ten kościół w 91 roku nam zwrócili. W 91 roku, jak tylko zwrócili kościół, to znaczy taką ruinę jeszcze, to ja pamiętam, ja nawet miałam tam bierzmowanie w tym wszystkim. To było coś, to było ciemno, ale weszliśmy tam, walczyliśmy najpierw, żeby wejść do tego kościoła. Wszystkie msze były, pamiętam jeszcze, on był zamknięty, bo to jakieś magazyny, nie wiadomo co było, a w podwórku na schodach ksiądz odprawiał msze, a my wszyscy tak po podwórku klękaliśmy, bo tam była zima, nie zima, woda, nie woda. Ścieliliśmy sobie reklamówki i każdą niedzielę przychodziliśmy się na mszę, żeby wszyscy wiedzieli, że tu się dzieje. No i zwrócili nam ten kościół. I teraz to, proszę, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. To jest normalne. Ona i była wtedy katedra niepokolonego poczęcia Najświętszej Marii Panny. No i teraz odrodzona ta katedra. Pięknie wygląda. I ta trzecia, ostatnia repatriacja, o której teraz mówimy, no po zakończeniu repatriacji w 59 roku, to bardzo długo trzeba było czekać na tą następną. Już w latach 90., w 93 roku zaczęła się praca nad nową ustawą o repatriacji w 93, po 50. Także długo, długo wszyscy czekali, ale tacy niecierpliwi, no, ja też byłam tak niecierpliwa. Już w 90-tych latach wracaliśmy do Polski. Ale to było połączenie z rodziną wtedy. Kto miał rodzinę, mógł wrócić. Tam sprzedawali swoje mieszkania, tu kupowali, no, w ten sposób. Także to było, ale to trzeba było przejść naprawdę bardzo długą drogę, żeby dojść do tego obywatelstwa polskiego. Bo cały czas zmieniały się ustawy, bo człowiek dostał kartę stałego pobytu i cały czas te ustawy zmieniały się. Już dokumenty były złożone na obywatelstwo, a potem jeszcze coś nowego. I takie to były problemy bez przerwy. I przez jakiś czas no, dostałam taką kartę cudzoziemca, że jestem bezpaństwowcem. Jeżeli cudzoziemiec, to jakiej ziemiec, do jakiej ziemi jestem? Że bezpaństwowcem. No bezpaństwowcem. Z tym takim bezpaństwowcem musiałam gdzieś tak półtora roku być. Jeżeli nie daj Boże, coś się stanie, w ogóle nikt mi nie pomoże. No i tak to było. No i potem już w 2000 roku wychodzi ustawa o repatriacji. No
No może naprawdę trzeba nad tą ustawą jeszcze więcej popracować, ale to już wtedy w praniu wyszło, bo na początku rzeczywiście, bo ta ustawa, my jeszcze tu napisałam, że jeszcze to koło, my akurat w tym roku założyliśmy koło repatriantów, bo ci, którzy przyjeżdżali w 90-tych latach, no dużo w ogóle mieli przeżyć, bo nic im nie pomagał, nic w ogóle nie, no żadnych ruchów nie było w stronę tych osób, które przyjechały. I dlatego założyliśmy, żeby pomagać każdemu, kto wraca, żeby pomagać, już my tą drogę przeszliśmy, żeby pomagać tym osobom w tej pierwszej, w tym pierwszym okresie życia. No, a niektórym już teraz 11 lat pomagamy. Są i takie osoby, to znaczy już schorowane i trzeba dalej pomagać. No i ta ustawa o repatriacji wyszła. I tu w tej polskiego pochodzenia, to już mówiłam, tak, ta długa droga, żeby te osoby, które z Kazachstanu jadą ili z Syberii, żeby przejść tą drogę do wizy repatriacyjnej, bo można było przyjechać tylko na wizę repatriacyjną, tylko na wizę. No i jeszcze dzisiaj, dopóki ta nowa ustawa nie wyszła, też ta wiza, no i teraz będzie na wizę repatriacyjną, tylko inaczej już będzie może ułatwione życie. To było tak, najpierw trzeba było zgłosić się do konsulatu, a konsulat to tysiące kilometrów od tej wsi. Dalej konsulat wysyła dokumenty do Warszawy, do MSZ, a MSZ z powrotem do konsulatu. I to cała taka procedura, ale to jeszcze nic. Sam repatriant, to znaczy przyszły repatriant, tak, ten nasz rodak, musiał znaleźć sobie mieszkanie. To znaczy gdzieś, tak, bo on na przykład, jeżeli sobie nie znalazł mieszkanie sam, pisał do listy do wszystkich tutaj gmin, miast, gdzie tylko można, proszę przyjąć moją rodzinę. Ponieważ jeszcze jest taka baza RODAK, też przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, baza RODAK. Tam też jest taka lista naszych rodaków, no, w pierwszej kolejności, którzy byli deportowani, zesłani z tej listy rodaka. Ale no, inne osoby też, które tam okazali się, no to wtedy musieli sami tutaj szukać, a to cała procedura. To jest pierwsza sprawa. A czym? To jest pierwsza sprawa. No, pomoc dla repatriantów według ustawy była. Była, no, ci, którzy dostawali to mieszkanie, no dzięki Bogu była pomoc na zagospodarowanie, pokrycie tych kosztów przyjazdu i aktywizacja zawodowa. No niby wydaje się wszystko pięknie. Aktywizacja zawodowa, że to znaczy, że mogą pracodawca, jeżeli przyjmie repatrianta, to może w tej sytuacji gdzieś tak sobie odpisać, nie tylko odpisać pieniądze, pracodawca, który zatrudni repatrianta, gmina może refundować, właśnie to słowo zapomniałam, refundować im część kosztów. No i to gdzieś tak 40 tysięcy może refundować, ale żeby on te 40 tysięcy dostał, to on musi najpierw wziąć kredyt i włożyć. Kupić to wszystko. No to też nie. No to nie wychodzi u nas tak rzadko, kiedy jakiś tam pracodawca zgadza się. No a my mówimy, jak to pięknie, no przecież jest to w ustawie. No i bezpłatny kurs języka polskiego, tam kurs adaptacyjny. Co roku przeprowadza się taki kurs adaptacyjny, tam i prawo jest, i język polski i tak dalej. No a jakie problemy? A właśnie były te problemy, o których my długo mówiliśmy i które trzeba było zmienić. I to były te problemy, że decyzja o przyjęciu rodziny repatrianta leży po stronie samorządów. I teraz tak, jest możliwość, samorząd dostanie z powrotem pieniądze za wyremontowany lokal i tak dalej, ale po co, jeżeli on może, no nie musi tego robić. I samorządy nie przyjmowali. Nie przyjmowali, no to dodatkowy kłopot. No my musimy tutaj o swoich jeszcze zadbać, którzy tu są. I dlatego nie przyjmowali. To jest pierwsza sprawa. I dlatego tak powoli szła repatriacja. Rosjanie swoich z Kazachstanu tam zabrali, wszyscy, którzy chcieli do Rosji, zabrali. Niemcy zabrali, tylko Polacy tam jeszcze zostali. Dalej, praca dla repatriantów. Gmina może, no nie musi. Tak tam jest, może pomóc. Gmina mówi tak, no wie pani, no nie musimy my, nie możemy my
zmusić pracodawcę przyjąć do pracy. No i teraz tak, on, na przykład głowa rodziny, no chociażby jedna osoba, żeby pracowała. No chyba gmina może tutaj udzielić się. Nie, no to my jako koło repatriantów, to jak mogliśmy, to wszyscy, mogliśmy, pomagaliśmy ludziom. Tak? Emerytura, co do emerytury. Ci, którzy wracają już jako w wieku emerytalnym, dostają najniższą krajową emeryturę. Nieważne, 60 lat on pracował nauczycielem. Nieważne, że jest ze stopniem doktora nauk, profesora. 800, tam ile tych, 860 zł i nie więcej. Bo taka jest ustawa. Nieważne, z kim ty byłeś, no bo nie ma, taka jest ustawa. I to jest też jeszcze tak, praw, właśnie, ten ostatni, czwarty punkt, brak równych praw dla małżonków. Jeżeli żona jest polskiego pochodzenia, mąż Rosjanin, no bo tam nie było tak jak w Polsce tak dużo Polaków, prawda, żeby za mąż, znaczy te dziewczyny by w ogóle nie wyszły za mąż. Mąż Rosjanin, 50 lat razem żyli i dzieci, wnuki u nich wracają z dziećmi, wnukami. Żona, dzieci, wnuki mają wszystkie prawa. Od razu obywatelstwo, prawa do emerytury i tak dalej, i tak dalej. Mąż nie ma żadnych praw. Ma kartę stałego pobytu, potem z czasem on tylko ma obywatelstwo, ale emerytury, nie ma prawa do emerytury. Nie ma prawa. Takie były problemy. I o tym pisaliśmy na wszystkich konferencjach, na zjazdach mówiliśmy. I marszałek świętej pamięci Maciej Płażyński, to już potem powiem, tak? Aha, zaczął pracować nad tym tematem i rozpracowywać już nową ustawę albo nowelizację ustawy o repatriacji. No tymczasem jeszcze taka karta Polaka wyszła. To też jest dobra pomoc dla tych, którzy tutaj z Kresów bliżej, no nie tylko z Kresów, to Białoruś, Ukraina, Łotwa i tak dalej, mogą na kartę Polaka wrócić do Polski. To jeszcze też potem powiem więcej. No i prezydent Rzeczpospolitej w 2010 roku nas zaprosił do siebie razem z panią Marią na spotkanie. I byliśmy u prezydenta i rozmawialiśmy na ten temat, bo jego to interesowało. Rozmowa z repatriantami, był marszałek i prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński i był kapełan Indziejczyk naszego prezydenta. I takie było bardzo miłe, wspaniałe spotkanie. No i pan prezydent wtedy powiedział, Polska dzisiaj potrzebuje obywateli, bo w zjednoczącej się Europie ile, jaki naród ma obywateli, bardzo się liczy. Myślę, że Polska będzie to rozumiała w coraz większym stopniu. Ja nie kryję, że chciałabym, żeby takich ludzi było jak najwięcej, żeby Polacy z Kazachstanu, z Syberii, z innych republik, dzisiaj już niepodległych, wracali do Polski. Wracali do Polski, bo są tu potrzebni, bo są nam potrzebni obywatele. Zginął pan prezydent. I marszałek Maciej Płażyński właśnie, on planował złożyć tą nową ustawę 12 kwietnia o repatriacji, a 10 zginął. I to wtedy tą sprawę obywatelską ustawy kontynuował jego syn Jakub. Pamiętacie, my tu podpisy zbieraliśmy wszyscy w Szczecinie też, zbieraliśmy podpisy, żeby ten projekt obywatelski przeszedł. No wtedy on nie przeszedł, wtedy jeszcze nie przeszedł. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy wtedy z księdzem Romanem Indziejczykiem, kapelanem prezydenta. I kapelan prezydenta podarował książeczkę ze swoimi wierszami. Tak różni jesteśmy. Kiedy czytamy te wiersze, większość wierszy, tak jakby on z Bogiem rozmawiał. Piękne wiersze. I jeden taki. Daj nam, Panie, taką wielkość ducha, abyśmy potrafili i chcieli rozbudzać nadzieję lepszego życia, abyśmy umieli przekonywać innym, a także samym siebie do wiary i w sens poświęcenia siebie dla innych i w konieczność ludzkich, szlachetnych zachowań. Piękne.
Po 2001 roku wrócili do Polski jednak. Była niedoskonała ta ustawa, jednak wróciło 5 tysięcy osób. W Polsce repatriantów 5 tysięcy osób. Na zaproszenie gmin, krewnych i tak dalej, ale 5 tysięcy. W Kazachstanie obecnie czeka jeszcze 2500, to tej więcej, gdzieś tak 2600. No, w każdym bądź razie według tam spisu ludności w roku 2009 w Kazachstanie mieszkało 36 tysięcy osób, ale chcę powiedzieć, że nadal ludzie jeszcze boją się przyznać się do swojej narodowości, że może ich być tam nawet 70, ponad 60 tysięcy. Tak samo ja pamiętam jak Moskwie, bo kiedy założyliśmy ten Dom Polski, Kongres Polaków Rosji, u nas te spotkania, ambasada polska nam dała możliwość taką, żeby co dwa tygodnie mogliśmy tam spotkać się w sali w ambasadzie, ale ludzie bali się przychodzić, bo nie wiedzieli co. No, byli zastraszeni jeszcze z tamtych czasów, dlatego. No tutaj my już jesteśmy po spotkaniu z panem, z prezydentem. Szczęśliwi, radośni w Pałacu Prezydenckim. No i w Szczecinie chcę powiedzieć, że tutaj ja piszę już od 95 roku, tak? U nas ponad 50 rodzin zamieszkało, ale gmina przyjęła tylko 13. To na zaproszenie gminy, kiedy wszystko dostają, mieszkanie, tam pomoc i tak dalej, 13. A cała reszta przyjechała na swój koszt, jak mogli, sami, co sprzedawali, gdzie sprzedali, kupili i tak dalej. I w Zachodniopomorskim, a w Zachodniopomorskim za te wszystkie lata, u nas w ogóle je brać cały Zachodniopomorski, to jest ostatnie dane takie, 570 repatriantów w 27 miastach. No, tu w ten sposób, w Policach, w Szczecinie, najwięcej w Szczecinie. W Białogard przyjmuje też Koszalin, Borne, Sulinowo, Police, Karlino. Tu my jesteśmy w Szczecinie, to proszę, repatrianci ze Szczecina, mieszkający w Szczecinie. My tak spotykamy się co każdy rok w czerwcu. I to bardzo miłe spotkanie u nas w lesie bywa. Bardzo chciałabym powiedzieć tak, wśród nas już prawda nie żyje, ale żyje jego rodzina tu w Szczecinie, Władysław Osowski, król białych kurierów. On był w Legnicy najpierw, mieszkał potem w Szczecinie. A czemu nazwano jego królem białych kurierów? Jako dziecko, harcerz, 14-letni, on przyprowadzał przez zieloną granicę polskich oficerów do Budapesztu. I bardzo dobrze przeprowadzał, że na granicy nigdy jego nie złapali. Jednak kiedyś, i dlatego je tak nazywali wśród swoich kurierów, królem. Tutaj jestem, tak, królem go nazywali. I był jednak on złapany. Kiedy przeprowadzał 20-osobową grupę tych polskich oficerów, ten mało, jakby nazywali jeszcze małym Władziem, mały Władzie został aresztowany przez NKWD i dostał pierwszy wyrok łagru wtedy. To dziecko jeszcze było i dostał pierwszy wyrok łagru. Na zesłaniach i łagrach przybywał do 57 roku, 17 lat. Ostatnie miejsce pobytu na Syberii był Krasnojarsk. I też to taka historia, ja pracowałam w Moskwie na uczelni, na studiach doktoranckich. Na studia przyjechał młody człowiek, no takie imię Bronisława, tam ni u kogo nie ma, wiadomo, że wszyscy wiedzieli, że jestem Polką. I on pierwszy co mówi od razu, a mój tata też jest Polakiem. A my w tym czasie zakładaliśmy te wszystkie, szukaliśmy Polaków po całej Rosji. Żeby Domy Polski, żeby stowarzyszenia zakładali. Ja od razu, jejku, tata w Krasnojarsku, tam też trzeba założyć, tam też trzeba. Ja mówię, niech ten tata, ja mówię, niech pan zaprosi tatę do Moskwy. My tutaj jego zaprowadzimy do Domu Polskiego naszego, tam do tego, zapoznamy z konsulem i tak dalej. I żeby tam też działał u siebie. No i tak było, że przyjechał tatą. I kiedy w konsulacie, w ambasadzie dowiedzieli się, co to za człowiek, a jego szukają na całym świecie już.
Te osoby, których on pomagał w swoim czasie, myśleli, że on zginął, że on w ogóle w łagrach gdzieś zginął. I okazuje się, on żyje. To już w Legnicy on był w 93 roku. Już był zaproszony, już przyjechał do Legnicy w 93 roku. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzańskim, Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa, odznaką weterana walk o niepodległość. Zmarł w 2000 roku. Król Białych Kurierów, harcerz, przewodnik ratujący inne życie, zesłaniec, więzień, patriota. Jest książka napisana o panu Wosowskim. Dopisany jest życiorys Władysława Ossowskiego, autor Szat Schneider. O Białych Kurierach również napisał książkę Marek Celt. W Szczecinie mieszka, mówiłam, rodzina, dzieci, wnuki, już prawnuki. Tu mieszkałem w Szczecinie. No a następny nasz Walery Sejbatałow, z którym już państwo zapoznaliście się tam u nas na wystawie. Tak? Walery Sejbatałow, no jego mama, w ogóle mamy nazwisko rodowe Szpak. No to po ojcu on dostał takie nazwisko, Sejbatałow, a tak w ogóle Szpakowie. On z Denisowki, to bardzo daleko wieś no, w Kazachstanie. Tam ile tysięcy kilometrów trzeba dwa chyba jechać, żeby do stolicy, do tej Astany. No i w ten, on przyjechał razem z rodziną w 10 roku. W 12 roku już został przyjęty do związku, do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami, jest stypendystą, ustami i nogami, jest stypendystą. Już ponad 200 prac namalował. No, osoba niepełnosprawna, maluje ustami. Mama podaje ten pędzelek mu do ust, mama podaje farbki, on mówi, jakie farbki podawać. I pracuje, cały czas pracuje, bez przerwy pracuje. Ma już ponad 200 prac. Tam w tym Kazachstanie, w cerkwiach, to tam całe ikonostazy tych świętych on namalował. I w ogóle prezydenta Nursultana Nazarbajewa portret. I bardzo dobrym portrecistą. No a piękny, przepiękny był tutaj, ja byłam zdziwiona, że jego brat nie przywiózł, przepiękny portret psa. Taka mordka niesamowita, przepiękna była, takie oczy smutne. Ja mówię, no ale ten pies to gdzie? Ten pies, okazuje się, kupiła, tego psa kupiła Brigitte Bardot. Ona jak zobaczyła na jakiejś wystawie, gdzieś przez internet, tego psa, no i kupiła. I nie ma tego psa u nas już w Polsce. Szkoda, szkoda, szkoda. Tak, no i teraz, a tutaj wystawa Walerego. A tutaj kurs taki był, dla repatriantów przeprowadzają co roku te kursy adaptacyjne. W Nałęczowie był ten kurs taki adaptacyjny, uczą tam wszystko, co tu się dzieje, i dotyczy emerytury, i dotyczy pracy, i tak dalej, język polski, i tak co roku. Tam tydzień, o, tutaj u nas taki był klaster przedsiębiorczości dla migrantów powrotnych w 13 roku. I to było takie ciekawe, to było z myślą o tych, którzy na zachodzie, żeby oni powracali, żeby dać im możliwości założyć swoje firmy. No jakoś tak, no i my wtedy jako repatrianci nam też dali możliwość zorganizować tu w Szczecinie ten kurs. No i my, jasna sprawa, kiedy możemy zorganizować, to my zorganizowaliśmy ten kurs. I my tutaj też, nasi repatrianci, tak, mają już takie świadectwa, że mogą zakładać swoje tam przedsiębiorstwa. No, zawsze my mamy, co roku prawie spotkaliśmy się w Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą i mówiliśmy o swoich problemach. Dużo problem było rozstrzygniętych. Jako koło repatriantów, ja mówię, w zeszłym roku dużo organizowaliśmy różnych spotkań i wystaw dotyczących 80. rocznicy pierwszych wywózek Polaków na wschód i takie w Pomorzu Znawczym u nas było takie spotkanie, też dwie ojczyzny na przykład. A potem, a w lipcu 2016 roku
już kiedy była przygotowywana nowa ustawa o repatriacji, teraz te zmiany, które nas zaprosili z całej Polski, repatriantów, zaprosili do Pułtusku na spotkanie. Pani premier też Szydło była u nas na spotkaniu i chcieli dowiedzieć się, jak my już ze swojego doświadczenia, co możemy powiedzieć, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić, jak byłoby najlepiej. No i taka była u nas rozmowa i na podstawie tej rozmowy też również naszej opinii, no tam coś zmieniło się w tej nowej ustawie o repatriacji. Nowa ustawa o repatriacji rzeczywiście, bo było tak, że przyjeżdżali, oddawali to mieszkanie, do widzenia, i co ta osoba jeszcze nie do końca dobrze mówi po polsku i nie wie, jak poruszać się tutaj, bo to jakby nie było, prawda, to trzeba do urzędu przyjść, rozmawiać, a oni w momencie, kiedy przyjdą do urzędu, zapominają, jak się sami nazywają. I dlatego normalnie była taka rozmowa, że właśnie można było taki ośrodek adaptacyjny, żeby był na początku. Oni przyjeżdżają najpierw w tym ośrodku adaptacyjnym, uczą się języka. Jeżeli trzeba zmienić kwalifikacje, to mogą tymczasem też kursy przejść jakieś, zmienić kwalifikacje i potem, żeby już wiadomo było, gdzie on będzie pracował, gdzie będzie mieszkał i tak dalej, tak, żeby mogli wejść w to życie. No właśnie. I 150 osób tutaj polskiego pochodzenia w grudniu przed świętami już samolot przywiózł tutaj do Warszawy i oni mieszkają teraz w tej chwili w Pułtusku, w zamku i w tym ośrodku takim adaptacyjnym. No niedługo już tyle miesięcy minęło, tam od 3 do 6 miesięcy i oni już będą gdzieś sobie szukać, albo im pomoże, ponieważ teraz jest, będzie nowa już ustawa o repatriacji, już będą osoby, które pomogą i znaleźć miejsca zamieszkanie i pracę i tak dalej. No i według nowelizowanej ustawy o repatriacji, tak? Według tej nowej ustawy o repatriacji będzie zmieniona definicja repatrianta, jak ja już powiedziałam, tak? To zmieniona procedura z wydawaniem wizy krajowej w celu repatriacji. Nie będzie już taka skomplikowana, jak ja mówiłam wcześniej. Ustanowiony pełnomocnik rządu do spraw repatriacji. Utworzona Rada do spraw repatriacji, to znaczy już będzie ten kontakt z kimś, kto będzie cały czas pomagał. Tworzone ośrodki adaptacyjne będą nie tylko w jednym miejscu, gdzieś w Warszawie, w różnych miastach. Pomoc finansowa dla repatriantów, pomoc osoby wspierającej będzie opłacona nawet, o tym pisze się, tak? I prawa repatrianta nabywa również małżonek repatrianta niepolskiego pochodzenia. To jest takie, no to naprawdę to jest dobry punkt, bo ten, który nie miał żadnych praw, to taka, i było bardzo niesprawiedliwie. To było bardzo niesprawiedliwie. No i tak to wygląda. Pomoc finansowa, to znaczy teraz tak to, co dotyczy mieszkania, że wcześniej było, że to, jeżeli on teraz może sam sobie kupić mieszkanie, bo na jedną osobę może być przydzielone 25 tysięcy na przykład złotych, tak? Na jedną. Jeżeli w rodzinie tam, ja nie wiem, 4-5 osób, to już jakaś kwota jest. Mogą sami sobie kupić. Jeżeli sami nie kupują, a daje miasto, no to te pieniądze idą do miasta. To w ten sposób. No tak to wygląda. No i to już będzie wszystko. Tutaj nowy prezes, teraz mamy nowego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dariusz Bonisławski, który na ostatnim spotkaniu, kiedy go wybierali, powiedział, że rzeczywiście my tutaj długo walczyliśmy o tą nową ustawę już, żeby nasi rodacy wracali do ojczyzny. I cieszymy się, że już jest i teraz gdzieś, ja nie wiem, w kwietniu, w maju chyba wyjdzie już ta nowa ustawa. I już możemy wtedy cieszyć się z tego, że nasi rodacy będą tu. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za potwierdzenie. Piękne podziękowania. Dziękuję. Dla pani Bronisławy. Dziękuję bardzo za te interesujące rzeczy i wielką pracę, którą wykonuje
wspólnota i tutaj w Szczecinie. Tak sobie przypomniałam, proszę Państwa, że właśnie jak byłam w tym Uniwersytecie UNUD, to oczywiście uważaliśmy z profesorami, że musimy odwiedzić Dom Polski, bo tam właśnie na tej Syberii działa Dom Polski. Niewielka to była grupa Polaków, ale takie wzruszenie, kiedy weszliśmy do tego pomieszczenia, cała ściana w obrazach wielkich Polaków, znanych nam z literatury i z takiego właśnie życia, czyli z poezji Sienkiewicz, i Miłosz, i Szymborska, i to cała ściana w tych wielkich Polaków. I tak pięknie nas też przywitali i rozmawiali, a jak przywieźliśmy im prezenty i wszędzie tam, gdzie był orzeł Polski, całowali po prostu te rzeczy, to było bardzo wzruszające. Czy pytania są do pani Bronisławy? Proszę uprzejmie. Panie prezes, ja tutaj chciałbym się wypowiedzieć, czy uzupełnić troszeczkę, a mianowicie po 1939 w zasadzie, gdy nastąpiła aneksja polskich terenów na wschodzie, to nastąpiła wywózka polskich obywateli na wschód. I wtedy polscy obywatele w miejscu zamieszkania byli zobowiązani albo szykanowani zdać polskie dokumenty i złożyć deklarację o przynależności do byłego kraju rad. To jest jeden problem przy powrocie do Polski, ponieważ obecne władze mówią, jesteście obywatelami kraju czy to Rosji, czy to Kazachstanu. Druga rzecz, mianowicie miejscowi Polacy osiągnęli pewny wysoki status, czy to społeczny, czy zawodowy. I oni nie chcą wracać do Polski, ponieważ tutaj by musieli zaczynać od początku, zagospodarowywać się. I trzeci element, mianowicie sprawy przyjęcia, udzielenia pomocy spoczywa na samorządzie, czyli na gminach. Te gminy nie zawsze mają środki pieniężne. W związku z tym, zanim zadam pytanie, jeszcze chciałbym tylko odnieść się, że Unia Europejska nam narzuca 7 tysięcy imigrantów, cudzoziemców z Afryki, ale finansowanie ich pobyt i zasiedlenie będzie spoczywało na rządzie polskim. Czyli jest różnica między Polakami, którzy przyjeżdżają do Polski, a imigrantami narzuconymi nam przez Unię Europejską. Pytanie następujące. Czy w nowej ustawie o Polakach, którzy chcą powrócić tutaj, będzie w jakiś sposób taka sama jak czy porównywalna, jak dla imigrantów z Unii Europejskiej? Tu już pani Bronia odpowie przy mikrofonie. Jedno zdanie jeszcze tylko, tu do mikrofonu, pani Broniu. Tutaj są jeszcze książki, bo państwo jeszcze raz prosiliście o to, żeby były książki pana profesora Engelharta, który mówił o tych wspomnieniach z Kołymi, więc przy wyjściu będzie można, kto chce kupić. A tu proszę bardzo, do mikrofonu, pani Broniu. Chcę powiedzieć, co dotyczy opłaty za te wszystkie wydatki samorządów. Fundusz, normalne pieniądze są i byli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest w rządzie, są pieniądze takie. No tylko musiał samorząd zająć się tą sprawą i potem by zwrócili. Faktury oni wysyłają i im za wszystkie remonty, za przygotowanie tych lokali, za wszystko zwracają pieniądze. Ale to jest kłopot. To trzeba najpierw znaleźć mieszkanie, wyremontować, przygotować, znaleźć pracę temu repatriantowi. To jest dodatkowa praca. A po co, kiedy nie musi? A pieniądze były, te pieniądze zawsze zostawały w Warszawie. Mówię, no przecież oni nie jadą. No nie jadą, bo nie zapraszają. A pieniądze zostawały. Także było, tak. No jest, proszę Państwa, jeszcze ten problem, z którym ja się również zetknęłam, że nie wystarczy zaprosić ludzi i wracają. Im jest potrzebna pomoc przez dłuższy czas. To jest problem ciągłego języka, to jest problem znalezienia się trochę w innej kulturze. I rozmawiałam już z osobami z pomocy społecznej również, że
Wtedy taką rolę pomagającą najczęściej przyjmują dzieci, jeśli są dzieci w tych rodzinach, bo one najszybciej wchodzą w środowisko, szybciej uczą się języka i one wtedy są takimi przedstawicielami tej rodziny w różnych urzędach. Ci ludzie się po prostu gubią i gdyby taka asystentura była kogoś, kto by przez dłuższy czas pomagał, bo to nie wystarczy kogoś zaprosić do siebie, tylko trzeba im tworzyć cały czas tą opiekę, warunki, bo naprawdę czują się zagubieni, a tego stygmatyzowania jest bardzo dużo, choćby z uwagi właśnie na ten język, często nie lubimy innych sąsiadów u siebie, nie jesteśmy aż tak bardzo otwarci. I to jest duży problem również w naszym społeczeństwie. To musi nastąpić jakaś zmiana mentalności również w podejściu do tego, że to nie jest obcy, tylko kogoś, komu trzeba pomóc. A to już jest zdecydowanie trudniej, my o tym wiemy. I tak samo, tak jak tu pani powiedziała, ta trochę więcej życzliwości, ale nie mamy takich struktur w wypełnianiu tych wszystkich dokumentów, a pieniądze rzeczywiście na ten cel były. I właśnie teraz w tej nowej ustawie, ponieważ to jest pomoc osoby wspierającej i ta osoba, będzie takie coś w ustawie, osoba wspierająca będzie dostawała jakiś tam urząd miasta, samorząd będzie płacił za to pieniądze, że będzie pomagała. Dotychczas my pomagamy jako w Szczecinie, jako koło repatriantów. Jakaby rodzina nie przyjechała, od razu do nas dzwonią z urzędu miasta, że jest rodzina i my z tymi osobami chodzimy i do ZUS-u, i do Urzędu Pracy i tłumaczymy, i pomagamy, i piszemy w pierwszym okresie. Wszystko, co można, załatwiamy, chociaż to jest nasza społeczna praca. Po prostu od serca my pomagamy, ale teraz już będzie ktoś oficjalnie będzie mógł pracować. Oby tylko jeszcze się przełożyło na działanie to, co jest w dokumentach. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, pani ma pytanie. Pytanie, może stwierdzenie faktu. I tam potem. Pracowałam do mikrofonu. Miałam przyjemność pracować w takiej firmie, która i ściągała repatriantów, wspomagała również dzieci. To była kolej. Niestety rozpadła się na drobne firmy i już w tej chwili jest problem ze środkami. I w mojej ocenie jest potrzebne, jak gdyby, i czy to daje taką możliwość również ustawa, potrzebne współdziałanie z pracodawcami, żeby oni zapewniali im pracę. Ja znałam takich ludzi pracujących na kolei, na różnych stanowiskach, repatriantów ściągniętych przez kolejarzy. Oni byli akceptowani przez współpracowników, w różny sposób wspomagani i mam nadzieję, że się zaadoptowali w sposób taki, że dziś się czują w pełni Polakami. Więc w mojej ocenie również jakiś kontakt z pracodawcami, bo oni są tym i z grupami, które oni zatrudniają, bo oni są tymi, którzy dają możliwość jak gdyby wejścia w społeczeństwo i traktowania tak, jak my wszyscy się wzajemnie traktujemy. No właśnie ta aktywizacja zawodowa, o której ja mówiłam, to jest ten kontakt z pracodawcami. Niby daje się możliwość, że on dostanie zwrot tych pieniędzy za zatrudnienie, za sprzętu. Musi kupić sprzęt na przykład, jeżeli zakład fryzjerski dla tej osoby. Ma tam 2 lata ta osoba pracuje u niego, wynagrodzenie i tak dalej. Za pierwszy rok tam jeszcze wystarczy, jeżeli on tam 40 tysięcy weźmie. Ale on musi to najpierw same swoje włożyć, a potem tylko on dostanie zwrot. I jakoś nie są zainteresowani. Nie są. Ktoś nie do końca też przyjdzie. Jeszcze tam pani zgłaszała się na końcu. No proszę państwa, jest taki problem, że tam w Kazachstanie nie czuli się nigdy u siebie. Tu przyjechali, też się nie czują u siebie. Bo zawsze podkreślają, że nie jesteś Polakiem. Tak, niestety. Tak. A tam oni jak mogli... Proszę bardzo. Ja chcę nawiązać do tego pierwszej części wykładu, miła koleżanko, dlatego chcę powiedzieć, że ja byłam właśnie jako repatriantka w tym ostatnim już przedziale, w 1958 roku, jechać w bydlęcym wagonie do Polski. A jak mojej mamy rodzice, którzy przeszli, ojciec przeszedł więzienie na Syberii, ciężko tam pracowała siostra i brat, i urodziła się tam moja kuzynka. I dopóki ludzie dojechali na Syberię,
to większość po drodze Rosjanie wyrzucali z wagonów. Robiło się takie, jak moja ciocia opowiadała, robili po prostu dziury w tych wagonach i ludzie, już kto już nie miał sił, nie, bo było ciężko z wodą, ze wszystkim, no to byli wyrzucani na torach. To było jeszcze to było to, jak ja tak opowiadała moja ciocia i mama, to są straszne przeżycia. I na Syberii przeżyli tylko ci, którzy mieli jakiś fach, mieli siłę i ten fach w ręku i mogli te wszystkie właśnie te mrozy silne przeżyć. A ja miałam szczęście, no dzięki Bogu, ale nie partii, wrócić właśnie jako czteroletnia dziewczynka tutaj do Polski, to się cieszę. I to chyba było takie, ty nawiązywałaś już najwięcej do tych repatriantów z 80 roku. I to już jest taki inny problem, bo tak samo jak Polacy wyjeżdżali na zachód, tak? Uciekali z Polski. Też tam mieli problemy i z wizą, i ze wszystkim, i z pracą ci pierwsi. A z Kazachstanu to dużo osób no, ma problemy, bo i w Polsce są problemy z tym. No to jest takie... Znaczy myślę, że porównanie do tych, którzy wyjeżdżali z Polski za chlebem i szukali innego życia, to jest co innego, bo nie wracali do ojczyzny. A tu mamy jednak do czynienia z tym kontekstem rozumiem, ojczyzny. Tak, tylko tu jest takie jakby i wyobrażeń o ojczyźnie, do której się wraca i stąd to myślę, tak te emocje są tutaj takie. Ale niektórzy już ludzie starsi nie chcą wracać do Polski, nie. Oni są przyzwyczajeni do tego, co mieli. To akurat to wszyscy rozumiemy. Tak. Bardzo Państwu dziękuję, Pani Bronisławie również. Ja chciałam również podziękować Pani dziekan, Panią profesor i podarować tą książeczkę Maria Kwiatkowska, Listy zesłania. Dziękuję bardzo. Będzie w archiwum. Poczytać. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za spotkanie i liczę na to, że widzimy się za 2 tygodnie, 1 kwietnia. To nie będzie prymaprylis, ale będzie na pewno ciekawie u nas. Dziękuję Państwu, miłego popołudnia i wspaniałej niedzieli życzę.